Okej, okay, to od czego zacząć? Zajmujemy się głównie produkcją stacji ładowania customizowanych. Pracujemy w branży e-mobility, produkujemy stacje ładowania dla samochodów osobowych, jak i dla środków komunikacji miejskich, autobusów. To jest taka firma, która robi ładowarki do samochodów elektrycznych. No i tak naprawdę tworzymy nową, bo ten rynek tak naprawdę się tworzy. Na produkcji pracuje 75 osób związanych typowo z produkcją ładowarek. Jest to bardzo młody zespół, od studentów poprzez osoby już w wieku podemerytalnym. Pracujemy na dwie zmiany, po trzy brygady na zmianie. Każda brygada tutaj ma przydzielone swoje zadania, są to od jednego do kilku projektów, które realizujemy zgodnie z harmonogramem pracy. Witam, jestem Adam Główka, pracuję na stanowisku zastępca kierownika produkcji. Z firmą związany jestem od ponad 4 lat. Obecnie znajdujemy się w Centrum Badawczo-Rozwojowym nr 1, gdzie składamy produkty jednostkowe, jak i prototypy. Przed wdrożeniem stacji ładowania w produkcję seryjną przygotowujemy tutaj stację prototypową, która jest później testowana i wdrażana w produkcję. Nazywam się Damian Springer, pracuję tutaj od pół roku na stanowisku montera. Moja praca polega na składaniu ładowarek dosłownie od A do Z, od przygotowania płyty poprzez produkcję przewodów, aż po montaż w obudowie, jak widać za mną. Nazywam się Jarek Wiącek, jestem brygadzistą. Do zadań pracy brygadzisty należy kierowanie podległym mu zespołem ludzi oraz dbanie o mienie firmy. A codziennie mam tutaj nowe wyzwania, dosłownie, zupełnie inne rzeczy. Nigdy nie robi się dwa razy tego samego, codziennie jest coś nowego, nowe zadania, także to jest naprawdę fajne, nie ma monotonii. To, że można zapoznać się z nowymi technologiami, z produktem niespotykanym na rynku. Ze względu na rozwoje ekotechnologii, jest to przyszłościowe, wiadomo, na pewno dobre dla planety. Nazywam się Wojciech Puta, jestem kierownikiem produkcji. Zarządzam produkcją jednostkową i seryjną. Po to tu przychodzę do pracy właśnie, bo są cały czas nowe wyzwania. Te wyzwania są coraz bardziej ambitne i z coraz nowymi trudnościami, które trzeba rozwiązać, się spotykamy. Cześć, jestem Michał, pracuję w firmie Ekoenergetyka Polska na stanowisku monter. Tutaj ludzie, brygadziści są na tyle przyjaźnie nastawieni, że ci wszystko pokażą, wszystko ci nauczą. Mamy tutaj też takich pracowników, którzy naprawdę dużo wiedzą i chcą się dzielić tą wiedzą. Także wszystkiego nauczyłem się tutaj, chłopaki naprawdę chętnie pomagają, potrafią wszystko wytłumaczyć. Pojawiły się w Ekoenergetyce osoby, które pracowały na produkcji, a dzięki zdobytemu doświadczeniu pracują teraz jako konstruktorzy elektrycy. Jeszcze raz muszę to w głowie ułożyć. Dobra. No i mam pustkę taką totalną w głowie, że nie macie pojęcia teraz. Czyli okej, 5 minut sławy jest zaliczone.